Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do was z komiksami pod tytułem Piper oraz z pasją. Obydwa te komiksy dostałam w ramach zbiórki na Wspieram To. Projekt na tyle mi się spodobał, że stwierdziłam, że warto wesprzeć. Należę do takich osób, które chętnie wspierają coś ambitnego, coś, co wydaje mi się, że mi się spodoba. Pochwalę się wam wrysami od autora, jakie otrzymałam w obydwu komiksach. Dostałam także taki wydruk z imienną dedykacją z tyłu oraz oryginalną planszę jednej strony komiksu Pasja, a także taką przypinkę. Dobrze, koniec tych przechwałek, przejdźmy do konkretów. Komiks Piper to historia niejakiego Szymona. Szymon spóźnia się do domu, zaniepokojona żona prosi przyjaciela, by się za nim rozejrzał i spróbował go znaleźć. Równocześnie my, czytelnicy, widzimy, gdzie Szymon jest, ale tak naprawdę to nie wiemy, gdzie to jest, bo to jakieś takie dziwne miejsce. Nie mogę wam zdradzić zbyt dużo o jego miejscu pobytu, ale czyta się to z zainteresowaniem. Podczas lektury coraz lepiej poznajemy Szymona, jego uczynki, zachowanie, to jakim jest człowiekiem. Jest to historia dość brutalna, mroczna, dużo w niej seksu i wulgaryzmów. Kreska genialnie nadaje charakteru tej historii. Dzięki niej świetnie się wczuwamy w ten klimat. Ona niby jest taka prosta, nieskomplikowana, ale ma w sobie to coś. Niektóre kadry są rewelacyjnie narysowane. I szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że ten komiks aż tak mi się spodoba. To nie jest komiks genialny, nie należy do tych lepszych, jakie czytałam, ale ma w sobie to coś, co nie pozwoli mi o nim zapomnieć. I do tego to zakończenie. Zakończenie jest świetne. Ale żeby nie było tak różowo, ten komiks jest bardzo kiepsko wydany. Bardzo źle się go czyta, podczas lektury bałam się go szeroko otwierać, bo grzbiet mógłby się połamać. Niektóre dymki z tekstem są blisko klejenia i bardzo źle się je czytało. Moim zdaniem jest to dość duży jego mankament, ale czytać się da, trzeba go trzymać obydwoma dłońmi. Komiks zdecydowanie nie jest dla każdego, dla osób lubiących mroczne, brutalne, brudne, ale z charakterem historie. Miękka okładka, format B5, cena około 27 zł. Pasja miała niedawno swoją premierę. Ten komiks jest dostępny w sprzedaży z inną okładką. Ja jako osoba wspierająca dostałam go w takiej limitowanej. Komiks zaczyna się informacją, że został odnaleziony pewien martwy mężczyzna z obciętym uchem. Główną bohaterką jest Vanessa. Poznajemy ją jako młodą dziewczynę, która sprawdza, czy dostała się na wymarzoną uczelnię, na Akademię Sztuk Pięknych. Przeplatają się tu wątki współczesne z przeszłością. Początkowo nie rozumiemy, dlaczego akurat takie wydarzenie, a nie inny autor postanowił nam przedstawić, i czytelnik może się poczuć troszkę pogubiony, ale z biegiem lektury wszystko staje się jasne. Dużo tu brutalności, wulgaryzmów, seksu, malarstwa, muzyki. Tak, muzyki. Są tu kody QR, które warto zeskanować i posłuchać utworów. Ta opowieść zdecydowanie bardziej mi się spodobała niż poprzednia. Poznajemy Vanessę, jej życie i staramy się ją zrozumieć. Co zmotywowało ją do takiego, a nie innego zachowania? Co się takiego wydarzyło w jej przeszłości, że teraz robi to, co robi? Ciężko jest mi mówić o tym komiksie z sensem, ale bez spoilerów. Ten komiks jest dość trudny. Brak chronologii gmatwa tę historię.
Polecam czytać go powoli i z uwagą, by nie pogubić się w toczącej akcji. Ona została nam specjalnie tak ukazana, o czym przekonamy się z biegiem lektury. Kreska, jak w poprzednim komiksie, jest bardzo klimatyczna, ale w tym utrzymana w jaśniejszej tonacji. Jest tu wiele odniesień do znanych obrazów. Ja nie jestem znawcą, ale wyłapałam wiele nawiązań. Osoba, która się na tym zna, na pewno znajdzie ich znacznie więcej. Ta kreska jest prosta, niby niedbała. Można by powiedzieć, że to niedokończone szkice, ale ona specjalnie taka jest. Autor za pomocą tych rysunków bardzo dobrze oddał charakter akcji, poniekąd charakter głównej bohaterki. Mi ta kreska się podoba, bo zrozumiałam, dlaczego taka jest, ale zrozumiem, gdy ktoś powie, że mu się nie podoba. Jest to mroczna, bardzo klimatyczna, brutalna opowieść, nie dla każdego, nie każdemu przypadnie do gustu, ale osobom lubiącym takie klimaty na pewno się spodoba. Ten komiks jest dużo lepiej wydany niż poprzedni, można go zdecydowanie szerzej otworzyć, bez strachu, że się połamie grzbiet. Wygodniej się go czyta, używając obydwu rąk, ale oceniam to wydanie pozytywnie, na pewno lepiej niż poprzednie. Miękka oprawa, format taki sam, B5, cena to około 31 zł. Każdy komiks przedstawia inną historię, można je czytać osobno, w dowolnej kolejności, ale polecam czytać w kolejności wydania, zacząć od Pipera, a potem czytać Pasję. W Pasji występują pewne nawiązania do Pipera, które zrozumiemy tylko wówczas, gdy już go przeczytaliśmy. Jestem zadowolona z lektury, cieszę się, że wsparłam Pasję. Komiksy mi się spodobały i je polecam. Moi kochani, to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tych dwóch całkiem fajnych komiksów. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!